Dotarliśmy do Ulefona wreszcie. To jest ciężka, słuchajcie, orka na Ugorze. Nie chcielibyście tutaj być, naprawdę. Armor 6 jest to smartfon, który robi, słuchajcie, naprawdę bardzo fajne wrażenie. Raz, że jest niesamowicie twarda, zwarty, metalowa taki, ramka, jest zbity. Ta obudowa jest rzeczywiście bardzo twarda, ale najfajniejsze wrażenie robią właśnie te ozdobniki. Tutaj Adam wam pokaże, bo jest jeszcze druga wersja, o, taka czarna zupełnie, i ono tak fajnego aż wrażenia nie robi, chociaż nadal to jest rzeczywiście fajne, solidne. A ten z czerwonymi elementami jest jednak no, dosyć czerwony przebojowy. Czerwony z czarnym zawsze się fajnie komponuje. Jeżeli chodzi o specyfikację, ojejku, sami widzicie, tak, po tym wyświetlaczu już jak to wygląda. Ma stosunek ociera oczywiście 19:9, nocy jest wielki straszliwie, ale to nie o to chodzi, bo jakby nie to jest główna zaleta czy wada smartfona. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to jest 6,2 cala. Full HD, czyli od standard mamy, tak? Nie jest to jakiś niesamowity flagowiec. 6 GB RAM, 128 flesza. O, resztę wam Adam widzę pokazuje, także zobaczycie. No duży akumulator i jest NFC, gdyby to kogoś interesowało. Tak, i to jest bardzo fajna rzecz. No, ja jeszcze sprawdzę tutaj. Patrzę, szukam NFC. Szukam NFC. Na plakietce jest. No, na plakietce jest, a tutaj trzeba chyba zajrzeć jakoś głęboko bardzo, żeby NFC znaleźć. Edycję skrótów, zobacz. Myślisz, że będzie? No i widzisz? Bo ja nie. Wiesz co? Chyba ślepota nas opanowała, słuchajcie. Dobra, ale producent twierdzi, że jest, no to może jeszcze to nie jest finalny sąd. Może jest jakaś wersja na przykład na Europę, w której jest, a to jest wersja na Chiny, w której nie ma. Pani nam tutaj powiedziała, że ponad 300 kosztuje ten smartfon. W dolarach. Nie, ona powiedziała chyba w euro. Chociaż z drugiej strony mówiła o tym, że jest sprzedawany na Amazonie, w związku z tym możliwe, że jej się waluty popętelkowały. Natomiast rzeczywiście, że jest to rzecz fajna. To się nazywa Armor 6, ja powtórzę jeszcze raz. I jest to bardzo ładny smartfon do rzucania. A to kolejna nowość Ulefona, tym razem już z segmentu smartfonów klasycznych. Całkiem ładny telefon o nazwie S11, a to co go wyróżnia, to potrójny aparat fotograficzny. 13 plus 5 plus 5 megapikseli, jest NFC. No może rzucimy okiem na jego specyfikację w ogóle. Szkoda, że ekranik taką rozdzielczość ma, jaką ma. No ale prawdopodobnie nie jest to zbyt drogi sprzęt, więc też nie oczekujmy cudów. Czyli tani telefon z potrójnym aparatem, gdyby kogoś interesował, to jest u Ulefona. Oto już piękność dużego formatu, 6,7 cala Full HD. Duży telefon z całkiem sporą baterią, bo 4200. A tutaj mamy drugi kolorek, który jest też bardzo ładny. No, ładnie to wygląda, pani chociaż jest z plastiku. Rzucimy okiem szybciutko na specyfikację, żeby się nie powtarzać. O, jak widzimy, ekran dostarczył Sharp, więc może być całkiem fajny. No, czy jest fajny? No, w sumie nie najgorzej to wygląda. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku pokazywaliśmy wam takiego bardzo, bardzo bezramkowego Ulefona i coś mam wrażenie, że on finalnie wyewoluował do tej właśnie postaci. A tu już kolejna ciekawostka, Power 6 z dużym akumulatorem, 6350 mAh, ale zwracam uwagę, że ten telefon nie jest ani przesadnie gruby, ani przesadnie ciężki, ani przesadnie brzydki. No jest całkiem fajny, całkiem zgrabny telefonik, też z podwójnym aparatem, też z obudową z tworzywa błyszczącą, palcującą się, ale kurczę, w sumie wygląda całkiem nieźle. A to jego specyfikacja. Sporo RAMu, sporo pamięci, procesor też w sumie całkiem znośny, jest NFC. No, nie tak źle u tego Ulefona się dzieje. No i tu jeszcze Ulefon zapowiada model na lipiec. No to będzie, jak widzicie, ich flagowiec, bateria 4200 z procesorem Helio P90 i z potrójnym aparatem, gdzie główna matryca będzie 48-megapikselowa, więc zapewne będzie to ta bardzo popularna obecnie matryca od Sony. No i pamięci też jest sporo, 8 plus 256 giga. No i z przodu też to, co modne, otworkowy notch. No niestety tu jest na razie atrapka, bo przypominam, to jest plan dopiero na lipiec. Ale urody mu odmówić chyba nie można. No hej, jesteśmy po wizycie w Ulefonie i tutaj obsada stoiska zażyczyła sobie z nami zdjęcie, także jesteśmy na zdjęciu reklamującym Ulefonem. Tak. Jak się z tym czujesz, powiedz? Nie. Nie wiem. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Nie wiem, co jest grane.
Ale wiecie co, Ulefona chyba idzie coraz lepiej, bo jakiś czas temu testowałem Ulefona i tak byłem średnio zadowolony. Powiedziałem wtedy, że lepiej ten telefon oglądać niż go używać. Ja teraz mam nadzieję, że przepraszam, że ci że te telefony no, będą tak działać, jak wyglądają, bo wyglądają faktycznie naprawdę ładnie. Czyli mówi de facto to samo, słuchajcie, one świetnie wyglądają. To jest jeden z tych Chińczyków, który do perfekcji tak doprowadził, jeżeli chodzi o wygląd, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka. Adaś powiedział o jednym, że jest plastikowy, pani powiedziała, że nie, że wcale nie, że jest szklany. Znaczy się takie wrażenie odniosłem, no ale dobra, w każdym razie odwołuję. Ale nie, to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że te smartfony bardzo dobrze wyglądają. Naprawdę bardzo dobrze wyglądają. I są dobrze złożone, dobrze zrobione, nie rozlatują się w rękach. Natomiast to jak, w jaki sposób jak one będą, jakiś performance na dłuższy czas, tak, bo tutaj chwilę się pobawiliśmy, no i wydaje się, że niby wszystko jest ok w większości przypadków. No ale dobra, jeżeli nam się uda coś pozyskać na testy, to wtedy pewnie powiem wam coś trochę więcej. A na razie, no to cóż, ładne telefony, no i tyle.